ministra, pana Tomaszewicza, pana ministra, ekscelencję Kuchnińską, wszystkich oficerów, panów oficerów, senat, profesorę, Akademii Sztuki Wojennej, wszystkich studentów. No i oczywiście chciałem podziękować panu ministrowi, rektorowi, komendantowi za to, że mogę wygłosić w historycznym dniu pierwszy wykład w Akademii Sztuki Wojennej. Dla mnie wielki zaszczyt. Nie jest tajemnicą, że ja nigdy wykładów nagradzanego nie wygłaszałem, więc jest to dla mnie jakby podwójny zaszczyt i pewnie w jakimś sensie temat. To jest historyczny dzień, na co wskazywał i pan minister obrony narodowej, i rektor. Jest to próba, myślę, że skuteczna, realna, powrotu do najlepszych tradycji edukacyjnych, uczelnianych Wojska Polskiego z okresu międzywojennego, ale w jakimś sensie również okresu późniejszego, myślę tutaj przede wszystkim o kształceniu kadr, żołnierzy, polskich sił zbrojnych na zachodzie, armii polskiej na wschodzie, tej dowodzonej przez generała Andersa, szkolnictwa państwa podziemnego. Chcielibyśmy zerwać po prostu z tą tradycją, która dla Wojska Polskiego wydaje mi się zobowiązaniem. Tą tradycją, która narodziła się w roku 1943, którą stworzył osobiście Józef Stalin, Moskwa, tworząc zręby Ludowego Wojska Polskiego, a również całego systemu szkolnictwa, wychowania, tradycji, formacji, która obowiązywała w Ludowym Wojsku Polskim aż do roku 90. i w jakimś sensie przewijała się i przewija, jest widoczna do dnia dzisiejszego. Najpierw kilka kwestii porządkowych, które w jakimś sensie wyjaśnią, co chcę państwu powiedzieć, dlaczego nie chcę powiedzieć. Używam terminu Ludowe Wojsko Polskie, który nigdy nie stał się, jak państwo wiecie, oficjalną nazwą armii komunistycznej, komunistycznej Polski. Formalnie były to siły zbrojne PRL wcześniej, po 1952 roku RP, po 1952 roku po przyjęciu konstytucji PRL państwo zmieniło nazwę. Chociaż oczywiście termin LWP, Ludowe Wojsko Polskie, stosowany był nagminnie, nie tylko w propagandzie, jak się często mówi, ale również w formalnych dokumentach normatywnych obowiązujących w siłach zbrojnych PRL. W jakimś sensie to dobrze, że komuniści częściej używali nazwy Ludowe Wojsko Polskie niż Wojsko Polskie albo Siły Zbrojne, dlatego że sami jakby podkreślali różnicę pomiędzy tym wojskiem, które określali mianem armii nowego typu, a wojskiem, z którym chcieli świadomie zrywać, z tradycją Wojska Polskiego międzywojennego, ale w jakimś sensie stałą tysiącletnią tradycją Wojska Polskiego, z której tylko selektywnie, dość manipulacyjnie próbowano inkorporować niektóre fragmenty tej tradycji. Na przykład Kościuszko był według komunistów postępowym polskim jakobinem, no to tą tradycję w jakimś sensie inkorporowano do Ludowego Wojska Polskiego. Oczywiście manipulując również tą tradycją, ale realnie uważali komuniści zawsze, że zbudowali armię nowego typu. Armię, która nie jest osadzona w długiej, tysiącletniej tradycji polskiego oręża. W swoim wykładzie koncentruje się w zasadzie wyłącznie na politycznych aspektach związanych z powstaniem Ludowego Wojska Polskiego. Oczywiście roli Sowietów w całym procesie budowy.
będę opowiadał o aspektach militarnych. Jest na pewno na sali więcej osób, które się na to lepiej znają niż ja, ale z punktu widzenia tematu, który dzisiaj wybrał dla Państwa, wydaje mi się to jakby drugorzędne, nieistotne. Nie jest to też wykład, w związku z tym, co powiedziałem wcześniej, nie jest to wykład o tak zwanym szeregowym żołnierzu Ludowego Wojska Polskiego, który sam bardzo często w latach 43-45 i później podlegał represjom ze strony organów bezpieczeństwa funkcjonujących w ramach tej struktury wojskowej. Nie jest to wykład o tak zwanym prostym szeregowym żołnierzu, który trafił do armii Berlinga i Zimowskiego w roku 1943, bo nie zdążył do armii Andersa. Tym bardziej nie jest to wykład o tych, których siłą w wyniku wcielenia po raz pierwszy zastosowanego w 1944 roku na ziemiach obecnej Polski przymusowo wcielono do Ludowego Wojska Polskiego. Moje negatywne stanowisko, opinia, osąd Ludowego Wojska Polskiego, który przecież jest publicznie znany, nie może być rozciągany na służących w Ludowym Wojsku Polskim, tak zwanych prostych, szeregowych żołnierzy. Zarówno rzecz dotyczy okresu wojennego, okresu lat 43-45, ani tym bardziej okresu późniejszego, czyli tych żołnierzy, którzy w ramach powszechnego poboru w zasadniczej służby wojskowej służyli w Ludowym Wojsku Polskim w całym okresie istnienia PRL. Nie kwestionuję również do tych intencji szeregu oficerów służących w Ludowym Wojsku Polskim, zwłaszcza tych niższego szczebla. Choć jako historyk Ludowego Wojska Polskiego stanowczo sprzeciwiam się próbom narzucenia perspektywy indywidualnej w całościowej ocenie dorobku Ludowego Wojska Polskiego, co obecnie bardzo często ma miejsce. Czyli perspektywa osobistego doświadczenia albo przywołania doświadczenia jakiejś konkretnej osoby ma jakby zmienić ogólną ocenę Ludowego Wojska Polskiego. Całego jego, można powiedzieć, 40-lecia. Uważam również za szkodliwe wszelkie próby inkorporowania tradycji Ludowego Wojska Polskiego do współczesnej armii. Zaś kultywowanie pamięci komunistycznego wojska jest niezwykle szkodliwe dla morale i formacji dołowej Wojska Polskiego. Innymi słowy, sprzeciwiam się sytuacji, w której żołnierz wyklęty, żołnierz generała Andersa, żołnierz Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, czy okresu międzywojennego, czy powstańcy styczniowi, czy listopadowi są traktowani na równi z tymi, którzy bardzo często zbroją w ręku pacyfikowali żołnierzy wyklętych w formację Wojska Polskiego po 1944. O tej roli Ludowego Wojska Polskiego należy pamiętać. To jest oczywiście kwestia przywołania pewnej logiki. To są tradycje nie do pogodzenia. To są tradycje ognia i wody, które ze sobą nie mogą w jakikolwiek sposób współistnieć. Widzicie Państwo generała Bronisława Andersa. On kiedyś w 1956 roku wypowiedział słowa, które w jakimś sensie wprowadzają nas w tematykę mojego wykładu. Tradycja Łęża Polskiego jest tak wielka, tak stara, jak na 1000-letnia historia. Są w niej zwycięstwa, są i klęski, ale nie może w niej być zdrady narodowej. Lepiej nie mówić o tradycji tam, gdzie oddziały formowały nasz ruch i na jej stałość. I to jest w jakimś sensie ustawienie całego problemu, który Państwu chcę powiedzieć. To są słowa oczywiście dotyczące Ludowego Wojska Polskiego, genezy Ludowego Wojska Polskiego i roli Związku Sowieckiego w całym procesie tworzenia formacji tak zwanego Wojska Polskiego w roku 1943 pod Moskwą. Tutaj widzicie Państwo,
Moskwy, sowieckiego państwa do państwa polskiego. Na pierwszym plakacie Trocki jako czerwona armista dreszczący Polskę. Później Polska jako, przepraszam, świnia w objęciach naszych aliantów, sojuszników, w tym wypadku Francji. Ta polska świnia trzyma kartkę z, nie wiem, ona jest widoczna, z napisem granice 1772, pokazujące jakieś imperialne zakusy Rzeczpospolitej Polskiej. No i trzeci plakat w jakimś sensie odnoszący się również paradoksalnie do czasów obecnych. Polski Pan krzyżuje Ukrainę. Polska ma jakieś zapędy imperialne w stosunku do Ukrainy, tylko Rosja w takiej czy innej postaci jest w stanie Ukrainę obronić przed polskim imperializmem. Szlak bojowy pierwszej i drugiej armii 43-45. Te kółka to są miejsca koncentracji pierwszej i drugiej armii. Później widzicie Państwo szlak bojowy aż do Berlina, Drezna pierwszej i drugiej armii. Teraz kilka słów na temat tradycji Ludowego Wojska Polskiego, genezy Ludowego Wojska Polskiego, tradycji, do której Ludowe Wojsko Polskie nieprzerwanie przez 40 lat się odwoływało. Na pewno odwoływano się bardzo często z tradycjami czerwonych. Szeroko wie, to oczywiście wynika nie tylko z tak zwanej pomocy kadrowej, od delegowania prawie 20 tysięcy oficerów armii czerwonej w procesie tworzenia LWP po maju 1943 roku, ale również jest to odwoływanie się do tradycji, jak to mówiono w okresie Polski Ludowej, Polaków, na przykład walczących w czasie rewolucji bolszewickiej w Rosji, polskich komunistów, którzy brali udział w rewolucji październikowej. Druga tradycja, do której się komuniści zawsze odwoływali, jeśli chodzi o wojsko, to jest tak zwana wojskówka Komunistycznej Partii Polskiej, czyli Centralny Wydział Wojskowy KPP. Innymi słowy, chodzi o pewien pion kryminalny Komunistycznej Partii Polskiej, który zajmował się terroryzmem albo likwidacją agentów polskiej policji w szeregach ruchu komunistycznego. Jedną z takich osób, która stała się generałem Ludowego Wojska Polskiego, a która funkcjonowała w tym komandzie likwidującym polskich szpiegów, polskich agentów rozpracowujących przed wojną komunistyczną, był generał Wacław Komar, między innymi szef wywiadu wojskowego, oddziału drugiego sztabu generalnego w roku 1946. Zresztą muszę Państwu przyznać się, że jego życiorys złożony oficjalnie w Departamencie Karki Ministerstwa Obrony Narodowej, do napisania którego zobligował go generał Sierczewski, jest dla mnie wciąż czymś tak wstrząsającym, że pokazuje to pokrocznie podczas swoich wykładów studentów, mianowicie generał Ludowego Wojska Polskiego. Życiorys zbudował w zasadzie wstrząsający życiorys, pan Smoleńczyk zbudował na opisie trzech mordów, których osobiście dokonał, na trzech agentach Policji Państwowej likwidujących Komunistyczną Partię Polską, opisał właśnie w ten sposób swoje zasługi, te trzy nazwiska i okoliczności zamordowania tych osób, opisał generał Komar w swoim CV Ministerstwa Obrony Narodowej. Hiszpania, czyli batalion, brygada generała Wojska Polskiego, uczestnicząca w wojnie hiszpańskiej lat 36-39. To jest tradycja, do której LWP zawsze się odwoływał. Wspomniany Wacław Komar jest jednym właśnie z takich oficerów. Gwardia Ludowa, Armia Ludowa, Partyzanka Sowiecka to są też tradycje, do których nagminnie odwoływano się w okresie Polski Ludowej. Ta grupa Michałka, kapitana Michała Kiszewskiego, jest bardzo ważna. To jest przedwojenny oficer, zawerbowany w podobny sposób jak Berlin.
oficerowie przez NKWD, i przerzucony na ziemię polskie w czasie okupacji niemieckiej jako sowiecka agentura, która miała głównie rozpracowywać polskie podziemie. To jest o tyle ciekawe, że w publikacjach, które dosłownie w ostatnich miesiącach, latach pojawiają się w Federacji Rosyjskiej Rosji. Myślę tutaj przede wszystkim o publikacjach takiego związanego z Lubianką, czołowego historyka wojskowości tajnych służb Federacji Rosyjskiej Aleksandra Kołpakiniego. Ta grupa Michała, kapitana Ciszewskiego, jest bardzo często przywoływana jako modelowy przykład wojskowej współpracy polsko-radzieckiej, czy dzisiaj reinterpretowanej jako współpraca polsko-rosyjska. I oczywiście Michała Ciszewskiego jest zawsze przywoływany w różnego typu słownikach, opowieściach na temat współpracy polsko-sowieckiej jako ten przykład, do którego w jakimś sensie te relacje polsko-rosyjskie dzisiaj powinny dążyć i się odwoływać. Obsługa operacyjno-czekistowska w obozach internowania na 1940. Oczywiście to dotyczy samej genezy Biłego Wojska Polskiego. Stalin doskonale wiedział, że żeby zbudować armię, którą świat przedstawił jako armię polską, musiał zainstalować w ramach tej armii oficerów, którzy dadzą pozór ciągłości z II Rzeczpospolitą. Stąd szeroko zakrojone operacje tajnych służb sowieckich prowadzono w jesieni 1939 roku w stosunku do polskich oficerów przetrzymywanych w kilku obozach internowania po to, żeby wyselekcjonować tą ekipę, którą można będzie zwerbować i wykorzystać w jakichś przyszłych planach polityczno-wojskowych Moskwy. Właśnie selekcja w Starowiecku, a później w obozie Koziec 2 od lata 40. w Warińskim internowanych w krajach bałtyckich. Później Wila Szczęścia w Małachowce pod Moskwą, to jest listopad 40. roku, kiedy grupę wyselekcjonowanych oficerów z Berlinu na czele przewieziono, wyjęto z tych obozów internowania dla polskich oficerów, z których zdecydowana większość została wymontowana i przewieziono tą grupę do Małachowki, odpowiednio szkolono, pracowano z tymi oficerami, przypadkiem w większości w 1943 roku, jeśli się odwołać do przykładu pułkownika, wówczas podpułkownika Wojska Polskiego Zygmunta Kalinka stanęli na czele tej armii. Widzicie Państwo fragment pisma komisarza Beri do marszałka Stalina z 2 listopada 1940 roku w selekcji polskich oficerów właśnie w obozach internowania. I ku pułkowników i podpułkowników Beri, Bugojeński, Gorczyński, Tyszyński oświadczyło, że całkowicie stawiają się do dyspozycji władz sowieckich i że z wielką ochotą podejmą się organizacji kierownictwa jakimikolwiek formacjami wojskowymi rekrutowanymi z uczniów wojennych Polaków przeznaczonymi do walki z Niemcami w interesach Polski jako państwa narodowego. Przyszła Polska granica musiała pojawić się jako ściśle związana w tej czy innej formie ze Związkiem Sowieckim. Dalej, grupa ta winna otrzymać możliwość porozumiewania się w sposób konspiracyjny z osobami podobnie myślącymi z obozu ukraińskich wojennych Polaków i wybrać skład kadrowy przyszłej milicji. Równolegle z tym w obozach ukraińskich wojennych Polaków wśród żołnierzy i kadrów podoficerskich organy KWD winni prowadzić odpowiednią pracę mającą na celu werbowanie ludzi do milicji. W miarę wybuchu i kończenia kontroli werbowanych ci ostatni będą kierowani partiami do miejsca lokalizacji sztabu dywizji, gdzie będą z nimi prowadzone odpowiednie zajęcia. No i kluczowa postać tej operacji z jesieni 1940 roku, czyli Zygmunt Berlin. Jeszcze kilka lat temu przyjeżdżałem do wiecznie zamkniętego Centralnego Archiwum Wojskowego, to nie pamiętam, czy w tym budynku, czy w innym, ale w którymś z budynków Akademii Obrony Narodowej widziałem właśnie taką tablicę poświęconą Zygmuntowi Berlingowi. Niestety do dzisiaj w Warszawie sobie również jego pomnik. Do czerwca 1939 roku pułkownik Berlik służył w Wojsku Polskim.
nie ma teraz czasu opowiadać, w jaki sposób z tego wojska odszedł, że został zmuszony do odejścia. Z Wojska Polskiego podjął ustawodawczą współpracę z NKWD, prowadził go sam generał Wielkułow, zastępca Brei i podpułkownik Kondriatek. W 40 roku przyjął obywatelstwo sowieckie i chciał służyć w Armii Czerwonej. Od listopada 40 roku przebywał w linii NKWD w Małachowce. 22 czerwca 41 roku podpułkownik Bernik i jego 12 współpracowników jako oficerowie Wielkiej Armii Polskiej, to są ich słowa, skierowali na ręce głównego komisarza spraw wewnętrznych 6-punktowy manifest, którym zadeklarowali chęć walki z III Rzeszą i budowę Polski w ramach Związku Sowieckiego. Cytat. Jako członkowie jednego z narodów uciśnionych przez faszystowskiego agresora, jedną drogę do wyzwolenia narodu polskiego widzimy we współpracy ze Związkiem Socjalistycznym Republik Rad. Tu są ważne słowa, bo to jest wywołowane. W ramach którego? W ramach Związku Sowieckiego. Czy znana nasza będzie mogła w sposób pełnowartościowy się rozwijać? Pragniemy być zdyscyplinowanymi żołnierzami, a nie wyzwolenie się w swój święty obowiązek wobec własnego narodu i ludu pracującego całego świata. Zapewniamy rząd radziecki, że wzięte na siebie obowiązki wykonane z powodu. W 1941 roku Bernik został delegowany przez NKWD do Armii Polskiej na wschodzie, dochodzonej przez generała Mendesa, który zajął się agenturalnym rozpoznaniem obwodu antysowieckiego. Po ewakuacji Armii Polskiej na wschodzie do Iranu zdegradowany i wydalony z Wojska Polskiego rozkazem generała Mendesa do dyscyplinowania 1943 roku, a polski sąd polowy skazał do 2 lipca 1943 roku za odrzucenie na karę śmierci jako prezydenta. 15 maja 1943 do 30 września 1944 roku Bernik dowodził 1. Polską Dywizją Piechoty im. Adolfa Kościuszki, później przemianowaną na 1. Korpus Polskich Sił Zbrojnych ZSRR, a później 1. Armię Wojska Polskiego na wschodzie. Co ciekawe, Bernik był jednym z niewielu Polaków, który uczestniczył w pokazowym procesie polskich przywódców, 16, w formułowej sali Moskiewskiego Domu Związków Zawodowych w czerwcu 1945 roku. Proszę przeczytać, posłuchać, co Bernik w 1965 roku w jednym z listów, którego oryginał spoczywa w Wojskowym Biurze Historycznym, napisał. Co do Okulickiego, to byłem w Moskwie na jego sprawie w charakterze widza. Okulicki przyznał, że z jego rozkazu strzelano do rozbrojonych i dokonywano aktów walki i sabotażu. Skarżył się, że nie był podstępem, miał czelność powołania się na prawo międzynarodowe, które sam uchwalił. Sędzia odpowiedział mu, że są go interesuje, jak defensywa, bo wywiad chwila przestępstw, powstał 10 lat. I tu słowa bardzo ważne. Moim zdaniem bardzo łagodnie, bo nawet nie odpłacą od pieniędzy za narodu. Jakby on nie mógł zrobił, gdyby znalazł się w pozycji sądowej. Muszę Państwu też dodać, że mówi to były przyjaciel, przynajmniej bardzo dobry kolega Okulickiego. No niejako czuję satysfakcję z tego powodu, że Okulicki został skazany przez sowiecki sąd, ale jednocześnie uważa, że ten wyrok był zbyt łagodny. Pisał słowa w czasie, kiedy było wiadomo, że Okulicki po tych 10 latach już nigdy z tego łagodu nie wrócił do sądu przez sowiecki zamordowany. Rok zły wróżb, rok 1946. Sytuacja na froncie z przełomu roku 1942 i 1943, głównie tu chodzi o bitwę stalingradzką, jakby ta sytuacja się odwraca. Sowieci przechodzą, może za wcześnie nawet jeszcze o tym mówić, bo to dopiero po bitwie na Lugurskim, ale jednak przechodzą do jakiejś ofensywy. Relacje polsko-sowieckie oczywiście w tej sytuacji ulegają pogorszeniu, chociaż one nigdy dobre po roku 1941, kiedy nawiązane stosunki dyplomatyczne nie były. Nie przypadkiem bitwa stalingradzka kończy się w lutym 1943 roku, ale tak powiem, Sowieci poczuli krew 16 stycznia 1943 roku przeprowadzili tak zwaną paszportyzację Polaków w Związku Sowieckim, nadając im wszystkim z usług obywatelstwo sowieckie. Mamy list Wanny Wasilewskiej, która, o czym mało się wspomina, była pułkownikiem głównego zarządu politycznego Armii Czerwonej i Alfreda Lampert, czyli polskich
komunistów funkcjonujących w Moskwie do Wiaczesława Mołotowa z 3 stycznia 1943 roku, zawierając pomysł stworzenia polskiej jednostki Armii Czerwonej, zachodników oraz pozostałych obywateli sowieckich i jeńców Polaków z Armii Niemieckiej. 8 kwietnia 1943 list od pułkownika Berlina do Berlin z prośbą o utworzenie polskiej dywizji piechoty. Problem karny może być rozwiązany szybko i pozytywnie tylko na podstawie waszej decyzji, co Berlin. 12 kwietnia 1943 roku odbył się Robert Kaczyński i zerwanie stosunków Związku Sowieckiego z Polską. Koniec kwietnia 1943 roku. I to jest bardzo ważny moment, gdzie istnieje ścisły związek pomiędzy ujawnieniem zbrodni kaczyńskiej przez Niemców, a ostateczną decyzją Stalina o stworzeniu polskiej armii w ramach Armii Czerwonej, czy ubotu Armii Czerwonej w maju 1943 roku. 12 kwietnia 1943 list do Stalina w sprawie tworzenia polskiej jednostki wojskowej, ona napisała na razie film, z prośbą o odkomendowanie niektórych dowódców Armii Czerwonej, Polaków i Rosjan w celu udzielenia pomocy polskiej jednostki. 19 kwietnia 1943 roku Biuro Polityczne Sowieckiej Partii Komunistycznej podjęło decyzję o utworzeniu polskiej formacji wojskowej w ramach Armii Czerwonej. Przełom maja, kwietnia i maja 1943 roku instrukcje narady, ustane narady generała Jagiela Żukowa, mimo iż z marszałkiem Żukowem, tutaj mówimy o funkcjonariuszu tajnych służb, z Berlinie i działaczami Związku Patriotów Polskich. W tamtym czasie Stalin podejmuje decyzję o polskim charakterze dywizji. Mundury według wzoru z 1939 roku miały one przypominać, jak wiemy, w 100% nie były one identyczne z tymi wzorami sprzed wybuchu II wojny światowej, ale Stalin podejmuje decyzję o tym, że ta armia ma przypominać armię polską. 6 maja 1943 roku uchwała Państwowego Komitetu Obrony o sformowaniu jednostek polskich na terytorium Związku Sowieckiego od 15 maja do Obozu Świeckiego na obszarze moskiewskiego okręgu wojskowego. 1 maja 1943 decyzja Stalina na marszu pułkownika Berlinga do stopnia pułkownika. 10 sierpnia 1943 roku Stalin mianował Berlinga generalnego. 15 maja 1943 roku formalne powstanie dywizji piechoty nr. Tadeusza Kościuszki. 15 lipca 1943 roku ślubowanie i złożenie przysięgi. Widzicie Państwo treść przysięgi. Przysięgam do słowa wierności sojuszniczej Związkowi Radzieckiemu, który dał rękę do ręki broń do walki ze wspólnym wrogiem. Przysięgam do słowa prezesa broni sojuszniczej Armii Czerwonej. Stosunek legalnych władz wodza naczelnego do powstającej formacji był zawsze, można powiedzieć, jednoznaczny. Dywizja ta nie należy do Wojska Polskiego, jest dywizją Armii Czerwonej pod rozkazami władz sowieckich. Dowódca jej oficerowie i żołnierze są oficerami i żołnierzami sowieckimi, a nie polskimi. Posiadają oni obywatelstwo sowieckie, a nie polskie. Również tak zwany Komitet Patriotów Polskich w Moskwie, który patronuje tej dywizji, składa się z obywateli sowieckich, a nie polskich. Nie jest w żadnych stosunkach z jedynym legalnym rządem polskim, który znajduje się obecnie na Rynami, w Londynie, jest uznany za jedyny rząd przez okupowaną Polskę. Prędzej czy później zostanie utworzona tymczasowa władza, której narzędziem będzie armia, mówił w październiku 1943 roku Włodzimierz Sokolski z pionu politycznego pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki. O tyle ważne słowa, że od tego momentu w zasadzie komuniści nie ukrywali, że armia, założek armii, którą stworzyli, będzie ona w przyszłości narzędziem do pacyfikacji przeciwników komunistów na ziemiach polskich. O co my się bijemy, tłumaczył Berlin w październiku 1943 roku, kilka dni przed chrzem bojowym, czyli bitwą pod Berlinem 12 października 1943 roku. Stworzymy tymczasową władzę i zapewnimy jej swobodę pracy. Wojsko stale będzie na starszy sojusz ze Związkiem Radzieckim. Strzec będzie, aby nie wrócił do Polski faszyzm w jakiejkolwiek postaci. Dla wrogów demokracji i wolności, dla szkodników i warkołów nie twardo znajdzie środków postromienia, my będziemy jego narzędziem. Kuratela
pułkownika Fiodora Kuzniecowa, zarządu głównego wywiadu w GRU. Oddelegował generał major, delegowano generała majora Mikołaja Młotkowa, który od 1931 roku pracował w wywiadzie. Z ramienia centrali NKWD NKGB całościową opiekę nad polskimi informacjami wojskowymi ZSRR sprawował generał pan Grigori Siergiejewicz Żukow, wywoził się z Zmierza, który w 1944 roku przystąpił do tworzenia zależności polskich tajnych służb wojskowych, wyłącznie w ośrodkach szkolenia armii rzymskiej i pokój armii Berlin. To jest bardzo ważny dokument. Szanowni Państwo, to są wytyczne właśnie Żukowa dotyczące tego, czym w istocie są tworzone tajne służby ludowego wojska. Robotę kontrwywiadowczą polskiej armii prowadzi Zmierz, którego organy istnieją w Wojsku Polskim, uważam słowa, pod przykryciem oddziału informacji Wojska Polskiego. Skład wydziałów informacji Wojska Polskiego jest komplektowany ze składu osobowego zarządu Zmierzy, Głównego Komisaria Obrony, który kieruje jego działalnością. Funkcjonariusze Wydziału Informacji noszą polskie mundury. Podobnie było w przypadku zależności polskiego wywiadu wojskowego. Już w maju 1943 roku z ramienia GRU w armii Berlinga zjawił się major Felix Siedlecki, zaś w końcu 1943 roku. Za rozpoznanie wywiadowcze odpowiadał prawdopodobnie pułkownik Iwan Slisarenko, a komórce rozpoznania znalazł się również szef wywiadu wojskowego Polski Ludowej, pułkownik Grigori Domaracki. Ówczesne kontrwywiady wywiadu służyli wyłącznie Sowieci, którzy podlegali własnym przełożonym z GRU, Zmierza i NKWD, podporządkowanie potrzebą pierwszego i drugiego frontu białoruskiego oraz pierwszego frontu ukraińskiego. To też do dzisiaj jest bardzo trudno odtworzyć skład personalny służb wojskowych od 1943 roku tak naprawdę do początku lat 50. dlatego że w którym centralnym archiwum wojskowym, naprawdę wojskowym budżecie historycznym, ale nie posiadamy akt personalnych tylko oficerów, dlatego żeby być prowadzeni od początku jako oficerowie armii czerwonej. Przez sam Pankejcz, można powiedzieć, departamentka. Decydująca rola zarządu informacji na terenie dowództwa Wojska Polskiego zmierza na funkcjonowanie systemu prokuratorsko-sądowego oraz propagandowo-wychowawczego pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego. Można powiedzieć, myślę Państwo, symbol tych wpływów sowieckich, czyli kurateli tajnych służb Związku Sowieckiego nad Ludowym Wojskiem Polskim w pierwszym okresie. Generał pułkownik Karol Świerczewski, który jest przedstawiony w mundurach czekisty, hiszpana, później oficera armii czerwonej, a później generała Ludowego Wojska Polskiego. W sierpniu 1943 roku Świerczewski został oddelegowany do obozu w Siercach. Został formalnie zastępcą pierwszego korpusu Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim. Wywodził się z wywiadu wojskowego GRU, z którym związał się już w roku 1928, w latach 1931-1936, z ramienia wywiadu Naczelnikiem Szkoły Wojskowo-Politycznej Polskiej Sekcji Kominternu, gdzie szkolił m.in. przyszłe kadry Ludowego Wojska Polskiego w tym wywiadzie. Sojusznicza Pomocna Growa. Od maja 1943 roku do lipca 1944 roku uznawane jest za polskie formacje zbrojne w Związku Sowieckim. Służyło około 7 tysięcy oficerów Armii Czerwonej, co stanowiło ponad 65% kadry oficerskich. W latach 1943-1945 w Polskiej Armii Stalina służyło łącznie prawie 20 tysięcy Sowietów, którzy pełnili najważniejsze funkcje w Sztabie Głównym Wojska Polskiego, około 70% stanowisk. Tu macie Państwo przykład obsady personalnej oddziału drugiego, czyli wywiadu wojskowego Polski Ludowej w pierwszym okresie. Praktycznie 100% obsadzenie kadrą oficerów Zmierza GRU. Do tego stopnia stanowiło to w sensie problem, że wprowadzono obowiązkowy lektorat języka polskiego, żeby móc się jakoś komunikować z żołnierzami, którzy nie znali rosyjskiego. Kłamstwo katyńskie jako fundament Ludowego Wojska Polskiego. Poza tym, co powiedziałem już wcześniej,
pojawił się problem wytłumaczenia zbrodni katyńskiej żołnierzom, którzy wraz z przesuwającym się na zachód frontem sowieckim znaleźli się na terenie Lasu Katyńskiego, czy w okolicach Lasu Katyńskiego. To było spore wyzwanie propagandowe, wychowawcze, polityczne dla dowództwa tej armii, czy po prostu w Związku Sowieckim. Postanowiono urządzić taką akademię, nawet odprawić nabożeństwo przeświętą w miejscu zamordowania polskich oficerów. Widzicie Państwo wytyczne generała Berlinga w tej sprawie. Wyjaśnienie oficerom i żołnierzom do końca prawdy o Lesie Katyńskim, rozmieszczenie w nich palącej nienawiści do Niemiec, które zapadł do zbrojnej walki z nimi i chęć pomieszczenia krzywd narodu polskiego. Wytworzenie w masach żołnierskich uczuć wdzięczności do rządu radzieckiego za ujawnienie prawdy o mordach Lesie Katyńskim. Zdemaskowanie do końca haniebnej roli rządu katyńskiego, pogłębienie zrozumienia, że droga jako poprawy Polacy w Związku Sowieckim, droga walki o wężę między nielicielami polskich i ojczyzny jest jedną słuszną drogą prowadzącą do celu. Macie Państwo unikat Rosjika, który ja w swoim ostatnim dniach po raz pierwszy zobaczyłem. Aktywiści polskiego unika historycznie będzie odszukany. To jest najpewniej jakaś defilada w miejscu zbrodni katyńskiej. To jest taki symboliczny ruch, na którym napisano, że zbrodnie popełnili Niemcy w październiku 1941 roku. Jest tam. I też unikatowe zdjęcie Berlinga przemawiającego do żołnierzy właśnie 30 stycznia 1944 roku w Katyniu. I słowa jego wystąpienia. Stoimy na drodze 11 tysięcy pomordowanych naszych braci, oficerów i żołnierzy wojsk polskich. Niemcy rozstrzeliwali ich jak dzikie zwierzęta, rozstrzeliwali ich ze związanymi rękami. Nie ułagamy w nasz Niemiec, chce zniszczyć cały naród. Dlatego, że zagarnąć chce ziemię, na której kobietów żyjemy my Polacy. I tak dalej. Dlatego wymordowali tutaj w Lesie Katyńskim oficerów i żołnierzy polskich. Jak braci nasz przerana w tym lesie woła o pomstę. Mamy obecnie wojnę, wypominamy nam przez zaprzyjaźnionego sojusznika, przez Związek Radziecki, na który Niemcy nie udolni usiłowali przyjrzeć zbrodnie tu przez nich dokonano. To jest tyle. Jeśli Państwo ciekawe, że Berlin doskonale osobiście wiedział, co stało się w Katyniu, był oficerem przytrzymywanym w Sarajewsku, stał, mówił słowo na budowaniu swoich kolegów i wypowiadał te haniebne słowa. W pamiętnikach później postawił uzasadnią zgodnie napisą takimi słowami. Prawdopodobnie, gdyby te całe romany były tak beznadziejnie bezmyślne, nie było tak. Duża część gminy, zatem bezmyślność spada na starszych oficerów, niestety w ogromnej większości. Znajdowali tylko słowa ostrej, bezwzględnej krytyki, w istocie swojej nierozumnej, zniewającą tędy i nierozsądne. W momencie, w którym Ludowe Wojsko Polskie w Okładem Czerwonej znalazło się na terenach obecnej Polski, już po przejściu przez Kresy Wschodnie, Kresy II Rzeczypospolitej, pojawiły się nowe wyzwanie, to znaczy wyzwanie związane z pozładowaniem lasów, czy z pacyfikacją polskiego podziemia komunistycznego, bo ile na Kresach ciężar walk z konspiracją Unia Kosowa chcieli na siebie Sowieci, o tyle na terenach obecnej Polski aktywnie włączono w ten proces pacyfikacji żołnierzy niezłomnych Ludowe Wojsko Polskie. Oczywiście było to też związane z tym, że przeprowadzono pobór do wojska. Wielu żołnierzy, również Armii Krajowej, nawet Wojsk Zbrojnych, jeśli zdecydowali się wstąpić albo zostali zmuszeni do tego, żeby znaleźć się w szeregach Ludowego Wojska Polskiego, jakby walczyło, czy stanęło przed dylematem walki z polskim podziemiem. Poufna instrukcja głównego zarządu politycznego wychowawczego Wojska Polskiego z listopada 1944 roku o oczyszczaniu wojska z elementem FAKOS-em. Realizacją politycznych zajęcie głównym zarząd informacji Wojska Polskiego, który
wywiad stworzony wykazał jest z przyszłością arkosą przeznaczonych do aresztowania. Tylko w pierwszym kwartale 1945 roku aresztowano 1159 żołnierzy. Związane z tym, że ten pobór spowodował w jakimś sensie rozchwianie ideowe w szeregach pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego, dlatego że ci żołnierze z powodu zaczęli mówić, jaka jest prawda o Sowietach, Katyniu i tak dalej. Obozy dla żołnierzy za Kosą przyszłością utworzono w Gminie, Majdan, Krzesinów, Krasków, Krzesinie, Powiatowie, Przemyślu, Lębekowie, Sokowie Podlaskim i w obozie byłym niemieckim w Treblince. 24 maja 1945 roku Michał Kolarz-Niewski, w tam czasie już naczelny dowódca Wojska Polskiego, napisał, że chodzi o likwidację w zdecydowany energiczny sposób w jak najkrótszym czasie banku dywersyjnych zapewnieniu miejscowym władzom ludności normalnych na konfrontacji. Macie Państwo takie dwie sytuacyjne mapy sporządzone w wojsku, pokazujące skalę wystąpień podziemia, nie tylko polskiego, ale też ukraińskiego i w przypadku tej drugiej mapy po prawej stronie podziemia portu Berowskiego, Niemieckiego. No ale nas interesuje oczywiście głównie ta mapka pierwsza z zaznaczonymi punktami różnych walek stoczonych przez budowę Wojsko Polskie i grupę operacyjną UBS, wygraną przez NKWD z tak zwanymi bagami reakcyjnego podziemia, czyli pacyfikacja podziemia, w tym pomagały udział głównie 1, 3, 8, 9 dywizja pechoty Wojska Polskiego, jednostki WOK, które towarzyszyły grupom operacyjnym BRM i NKWD. Udział w zławieniu podziemia jednostek ludowego Wojska Polskiego ciągniętych z frontu po sobie zbędnych ataków. Część jednostek po prostu przerzucono od razu z zachodu na główny wschód i prawo one działały kilka lat w walkach z podziemiem niepodległością. Operacja Mestrina z 22 lipca 1945 roku. Państwowa Komisja Bezpieczeństwa z marca 1946 roku przy KZRP, która koordynowała działania przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu. Też posad Symur w roku 1949 ministrem obrony narodowej, marszałkiem Polski i wiceministrem obrony zostały. Że ministrem obrony narodowej został Konstanty Rokossowski. Widzicie Państwo w kilku wersjach, najpierw w mundurze armii czerwonej, później w mundurze ludowego Wojska Polskiego. Podsumowanie. Według teoretyków i ideologów marxistowskich armii państw komunistycznych były siłami zupełnie innego typu. Świadomie zrywały z armią, burzyła swoją armię i jedynie wybiórczo w ramach procesu legitymizacji władzy nie kontrolowały narodowe tradycje wojskowe. Doktrynie komunistycznej dwie funkcje określały charakter armii socjalistycznej. Na zewnątrz miała bronić ona integralności terytorialnej, interesów państwa i całego Imperium Sowieckiego, wewnątrz zaś była instrumentem ochrony ustroju socjalistycznego. Funkcja zewnętrzna nakazywała przygotowanie planu wojny na pasynczej Wojsku Ludowego Wojska Polskiego w ramach Układu Warszawskiego, tak zwanego Frontu Małopolskiego, przeciwko Zachodowi, a tym samym ze względu na narodowską doktrynę realnego rozpraszania i zmasowanego odwetu, za spowodowanie zagrożenia dla istnienia polskiego narodu. Co ciekawe, nawet w zaktualizowanej już po wyborach 4 czerwca 1989 roku przez sztab generalny Wojska Polskiego w doktrynie planowano 131 uderzeń atomowych w ramach właśnie Frontu Małopolskiego. Przez cały okres swojego istnienia Ludowe Wojsko Polskie z powodzeniem realizowało obie funkcje, to znaczy wewnętrzną i zewnętrzną, było armią nowego typu. Nie mieściła się w jakiejkolwiek z dotychczasowych tradycji polskiego oręża. Początkowo była faktycznie polską dywizją armii czerwonej, którą w ramach sojuszniczej pomocy kadrowej zasilili oficerowie sowieccy. Bezpośredni nadzór sowiecki znikał stopniowo po 1956, ale do końca istnienia Polski Ludowej, a nawet dłużej, gdyż układ warszawski funkcjonował do lipca 1991 roku, RWB uporządkowane po Moskwie. Sowieci narzucili własną doktrynę wojenną, system szkolenia, kształcenia kadr oficerskich, inżynierzy w Akademiach Związku Sowieckiego oraz tradycje i mentalność. Dodam przy okazji, że na przykład Główny Zarząd Informacji jako święto swoje wprowadził, święto
pacyfikacja podziemia, nie tylko do przyszłego, walka z emigracją, udział w stanowiskach, represjach i mordach sądowych, 45 tysięcy wyroków wskazujących na działalność państwowych w latach 45-46. Należy też wspomnieć o wysokich sądach rejonowych, prawie 8 tysięcy zasądowych kar śmierci, z czego około 5 tysięcy zostało wykonanych. Fałszowanie historii, sowietyzacja kultury, prześladowanie kościoła katolickiego, brutalne dławienie społecznego oporu w czerwcu 1956 roku, marcu 68, grudniu 70, grudniu 81, czy wreszcie represje sądowe, całe dekady lat 90. złożyły się na czarną tradycję ludowego Wojska Polskiego. Uzupełniają wynikający systemy najazd na Czechosłowację w roku 68 i wsparcie udzielane grupom komunistycznym na całym świecie, a także międzynarodowej sieci arabskiego terroryzmu. Chciałem zakończyć nieco przy długim fragmentem tekstu pułkownika Ignacego Matuszewskiego z 1945 roku, który chyba najlepiej diagnozuje historię, o której staramy się Państwu dzisiaj przybliżyć. Trzy były cele, na których Sowiety formowały zależną od siebie Wojska Polskie. Dwa z tych celów były poboczne, jeden główny. Celami poboczymi były po pierwsze odebranie autorytetu konstytucyjnego rządu polskiego, a tym samym podważenie suwerenności państwa polskiego, po drugie wywołanie na świecie fałszywego wrażenia, że Rosja rozwala Polskę. Celem głównym było mordowanie Polaków. Cele poboczne Sowiety osiągnęły, okłamali świat, że wyzwalają Polskę wyższej i podstępniej niż czarowie. Stalin niewolę Polski przemieniał w oczach świata na jej wolność, zaczepiając kawałek blachy, wyciętych w krzało kierunkowo na czarkach swoich polskich niewolników. Najważniejszy z tych celów był śmierć jak największej ilości Polaków. W styczniu 1944 roku, kiedy ujawnił się pierwszy akt, mówiąc o tworzeniu przez Stalina nowych hańczarów na Moskwę, oddziałów polskiego gabinetu, wpisałem w artykule niewolnictwa. Sowiety usiłują dziś tych, którym odebrali ojczyznę, użyć przeciwko ojczyźnie. Wizję Kościuszki Dąbrowskiego nie są wspólne dla walki przeciw Niemcom, tylko wspólne dla walki przeciw Polsce. Najważniejszy z tych celów był śmierć jak największej ilości Polaków. W styczniu 1944 roku, ale już było, Sowiety usiłują dziś tych, to było, przepraszam, ta powość jest aktem drogi w stosunku do Polski, ale jest zarazem politycznym lekceważenia w stosunku do opinii Anglii i Ameryki. Przedstawia tę bowiem gwałtę jako entuzjazm, przymus jako zapał, bramkę jako bunt. Władze sowieckie tworzą polskie oddziały gwałtem i przymusem. Wizje polskie w Sowietach mają dowieść, że Polska nie ma własnego wojska, Polska, która podlega jej prawu. Przez to mają dowieść, że Polska nie ma rządu. Wizje polskie są potrzebne Stalinowi do walki z konstytucją polską. Zamyka się tam okrucieństwa. Kiedyś porwano ludzi z domu, z Cezaru, żeby byli Polakami. Więziono, skazywano na nędzę i śmierć za to, żeby byli Polakami. Dziś czyni się sprawę najpodlejszą i najokrutniejszą przymusem gwałtu. Gwałtu każe się Polakom walczyć z Polską. Od ziemi jeszcze nie zginęła, każe się żywym i iść ku jej śmierci. W polskim sztandarze nakazuje się niewolnikom niszczyć to, czego walczą cenę narodowi przemocą, które raczej nie zdołano. Jego prawa, jego honor. Módlmy się za nią, bo są to najnieszczęśliwsi wśród nieszczęśliwych, najnieszczęśliwszy wśród nawet śmierć w imię tej służby, którą kochają, lecz tych, co pragną rękami niewolników, cały naród polski zabić w kajdany niewolę. Tak przez półtora z drugą rokiem widziałem i rozumiałem to, co każdemu Polakowi łatwo było wiedzieć i rozumieć. Mękę straszną tych żołnierzy, którym nakazano przeciw Polsce dawać świadectwo, ubierając ich na drugą wojsko w Polsce.